Cześć, z tej strony Karolina Lisek ze Słowiańskiej Agencji Prasowej, a po mojej lewej stronie znajduje się Szymon Gilis. W dzisiejszym, już 6. odcinku przedstawimy Wam kolejne wiadomości słowiańskie w ramach naszego projektu Gil i Lis. Wiadomości te zebrał Karol Grabowski, którego możecie polajkować profil, ponieważ prowadzi taki profil Facebook jak Śladami Pogańskich Przodków, a film ten zmontował Kamil Widuch z Grubej Kliszy, który jest fotografem ślubnym, weselnym, swadziebnym. Również możecie go odszukać i pokazać mu swoją miłość. Kolejny odcinek i bardzo duża ilość informacji pojawiła się w sierpniu. Częściowo też będziemy mówić o tym, co się będzie działo we wrześniu, bo miesiąc zapowiada się naprawdę niesamowicie ciekawe. Ale co w dzisiejszym odcinku? Proszę Państwa, w Pyrzycach odkryto pogańską halę wiecową z XI wieku. Kiedyś żyli tutaj Wiślanie, niezwykłe znalezisko archeologiczne z Oświęcimiu. Fragment statku z portu Oslo okazał się starszy niż sądzono. Archeolodzy odkryli osadę słowiańską i związaną z nią cmentarzysko. Archeolodzy rozpoczęli badania na Łysej Górze, ale nie tej ze Świętokrzyskiego, tylko górze, która się nazywa Rębielin w województwie mazowieckim. Wydarzenie 14-18 września odbędzie się 29. Festyn archeologiczny Biskupin, pierwszy pomnik historii. Nowe odkrycia archeologiczne w Wodzisławiu Śląskim, grodzisko starsze o nawet 300 lat niż dotychczas sądzono. Tyrawa solna, kurhan i ziemianka, przeprowadzono wykopaliska. Sensacyjne odkrycie na Kujawach, znaleziono kurhan sprzed ponad 5,5 tysiąca lat. Kolejne odkrycia archeologiczne, tym razem w Sandomierzu. Osada sprzed 6 tysięcy lat odkryta pod świeciem. Zaczęły się badania. Historia jak z komiksu o Asterixie. Uczestnicy 11. grzybowskiego turnieju Wojów wyprowadzili inspektora kontroli skarbowej za bramę grodu. W Pyrzytach, jak już wspominałem, odkryto pogańską halę wiecowo-kultową z XI wieku. Zapewne większość z Was, która oglądała film Wikingowie, widziała te takie długie, niesamowicie domy, chałupy, w których się zbierali ludzie. No i właśnie coś takiego w Pyrzytach zostało odnalezione. Naukowcy oczywiście określają to jako hala wiecowo-kultowa. Jednakże część ludzi mówi, że to może być pogańska świątynia. Prace w dalszym ciągu trwają, więc może się niesamowicie dużo wyjaśnić do czasu opublikowania jakichkolwiek bardziej oficjalnych informacji. W Oświęcimiu archeolodzy dokonali bardzo ciekawego znaleziska, a nawet kilkunastu znalezisk. W miejscu zbiegu ulicy Królowej Jadwigi i Jagieły już w źródłach pisanych pojawiały się informacje, że na początku XV wieku znajdowało się coś takiego, co nazywano Starą Górą Zamkową. W ostatnich latach prowadzone tam badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia szeregu różnych cennych znalezisk. Takimi pierwszymi, na które natknęli się archeolodzy, były to ceramiki naczyniowe sięgające drugiej połowy VIII do IX wieku. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to odkryte groby ciałopalne z wczesnego średniowiecza i tajemnicze paleniska, które być może, tak sugerują naukowcy, pochodzą z wczesnej epoki żelaza lub epoki brązu, a także odkryto kilkadziesiąt innych obiektów archeologicznych z okresu nowożytnego, późnego średniowiecza. Jedna z hipotez zakłada, że w tym ten obszar był istotny również ze względu na prowadzone tam rybołówstwo. Fragment statku z portu Oslo okazał się starszy niż sądzą, tak chociażby mówią informacje. Dlaczego tak się stało? W Oslo, niedaleko Oslo, raczej w sumie to w dzielnicy Oslo, która się nazywa Bjurvika, na nadbrzeżu kopano i znaleziono tam piękny, bardzo dobrze zachowany fragment drewnianego statku. I z racji tego, że były tam bardzo duże ilości różnego rodzaju innych znalezisk archeologicznych, tak stwierdzono, że mniej więcej ten fragment statku był z XIV wieku. No ale jednak naukowcy są znani z dociekliwości, zobaczyli, że ten statek jest całkowicie inaczej budowany niż te łodzie, które były z XIV wieku. Więc wysłali część tego drewna do badań dendrologicznych i okazało się, że fragment tego drewna wykiełkował około 1035 roku, a został ścięty około 1087, a 1100 roku.
więc statek był o co najmniej 200 lat starszy niż sądzono. Kolejna bardzo ciekawa informacja dociera do nas z Niemiec, z miejscowości, której nazwy raczej poprawnie nie przeczytam. To Zwettin-Lubejun w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Od 2023 roku prowadzone są tam różnego rodzaju badania związane z prowadzoną budową, prawdopodobnie jakąś inwestycją. I w wyniku tych badań dokonano odkrycia osady. Osada słowiańska zajmująca obszar około 1,2 akra ma dwie wyraźne fazy osadnictwa. Pierwsza pokazuje ślady ufortyfikowanego ogrodzenia. Druga faza jest związana z działalnością rolniczą na tych terenach. Natomiast naukowcy odkryli również tam dzielnicę rzemieślników z dołami do wydobywania rudy darniowej. Jednak to, co z mojej perspektywy wydaje się niezwykle interesujące, to jest odkryty również obok osady cmentarz. W wyniku tych badań stwierdzono obecność 60 pochówków z X-XII wieku, które zostały rozmieszczone w dwóch równoległych rzędach o orientacji północ-południe. Wśród tych pochówków wyróżniały się dwa szczególne. Jeden to szkielet dwóch dorosłych i dwojga dzieci, a drugi wyjątkowy jest pochówek 6-letniego dziecka, które prawdopodobnie cierpiało na wodogłowie. A teraz proszę Państwa na temat Łysej Góry, o której już wspominałem, czyli Rębielina w województwie mazowieckim. Tam już w sumie kolejny raz naukowcy się zjeżdżają, żeby przeprowadzić bardzo szczegółowe badania wykopaliskowe. To jest gmina Chorzele, trzeba zapamiętać, że to nie jest świętokrzyskie, to jest mazowieckie. Wiosną 2024 roku już się rozpoczęły właśnie kompleksowe badania archeologiczne i to tak szczerze mówiąc po 8 sezonach badań archeologicznych, bo pierwszy sezon był między 1971 a 74, później 1981 a 84 i tam był bardzo duży zbiór metalowych przedmiotów, które zostały zebrane, tak samo jak i ceramiki, szkła i najważniejsze bursztynu, chociaż co niektórzy nie lubią tej nazwy, bardziej wolą słowiańską, polską, jantar. Dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ najprawdopodobniej właśnie tam przebiegał tak zwany bursztynowy szlak i to mogło być centrum handlowe niesamowicie wielkie. Jednakże na szczególną uwagę zasługuje zespół kilkunastu przedmiotów proweniencji lateńskiej. To są zapinki, bransolety, siekiera, ciosła, świadczące o kontaktach ze wschodnią sferą celtycką, co temat nigdy nie został opracowany całościowo. No miejmy nadzieję, że 2024 rok będzie lepszy, chociaż te badania będą się ciągnęły najprawdopodobniej przez lata. Od 14 do 18 września będziecie mogli przybyć do muzeum w Biskupinie, muzeum archeologicznym, na festyn archeologiczny 29 Biskupin, pierwszy pomnik historii. I jest to wyjątkowa edycja, ponieważ wiąże się z 90. rocznicą rozpoczęcia badań wykopaliskowych na Półwyspie Jeziora Biskupińskiego oraz z 30. rocznicą wyróżnienia muzeum tytułem Pomnika Historii. Festyn ten będzie się wiązał przede wszystkim z przedstawieniem wyników badań osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej Pól Popielcowych, a dla Was organizatorzy przygotowali wykłady, strefy kreatywne dla dzieci, pokazy w rekonstrukcjach, warsztaty, koncerty, walki bojów i wiele więcej. Więc zapraszamy. I teraz premiera literaturowa, albowiem już 25 września będzie w Polsce miała premiera książkę pod tytułem Magiczny świat Słowian Kamila Gołdowskiego, który jest autorem strony Sławosław. Książkę wydaje wydawnictwo RM i jak możemy przeczytać w opisie książki, życie Słowian było przepełnione magią. Tę magię możemy poczuć do dziś, nie tylko poznając słowiańskie dzieje i mity, lecz także odnajdując ją wciąż żywą w naszej współczesności. Książkę polecamy dlatego, że Sławosław jest dosyć wiarygodnym źródłem informacji, a artykuły, które się tam pojawiały, czytałam nawet ja, kiedy dopiero zaczynałam się interesować gdzieś tak głębiej słowiańszczyzną i nawet wzięłam tam udział w konkursie, w którym wygrałam książkę Marty Krajewskiej, którą pozdrawiam. No więc szykuje się naprawdę niesamowicie fajna książka, dobrze, że została wydana. No i życzymy Kamilowi, żeby kolejne książki także wydawał i to jak najszybciej. Jesteśmy ciekawi, jaka jest tam bibliografia, bo to zawsze nas ciekawi przy takich publikacjach. Informacje docierają do nas z Wodzisławia Śląskiego, z którym wręcz wiązany jest pewnego rodzaju przełom w archeologii, dlatego że już
XIX-wieczni badacze wskazywali na to miejsce w Wodzisławiu Śląskim jako na miejsce, które datowali wstępnie na XII wiek. Były tam widoczne pewnego rodzaju wały. Teraz naukowcy pochylili się nad tym obszarem i jak się okazuje, odkryli oni ślady Słowian pochodzące z IX i X wieku, więc znacznie wcześniej niż to na początku zakładano. Te badania prowadzono na wodzisławskim grodzisku i uważa się je za ważny element historii regionu rybnicko-wodzisławskiego. Odkryto na tym terenie paleniska, fragmenty ceramiki czy też noży, które właśnie świadczą o bytności Słowian w tym miejscu. Warto również podkreślić, że osadnictwo poprzedzało założenie miasta o co najmniej 300 lat. A teraz, proszę Państwa, Tyrawa Solna, kuchan i ziemianka, wykopaliska na miejscu. Studenci trzeciego roku po prostu archeologii będą się tam nie tylko i wyłącznie uczyć, ale pomagać naukowcom w zdobyciu informacji materialnych z dwóch ciekawych stanowisk. Pierwszym ze stanowisk jest półziemianka datowana na wstępnie na XI-XII wiek naszej ery, czyli całkiem wcześnie, oraz na jednym z kurhanów z pochówkiem ciałopalnym z XIII wieku. Wspaniała to rzecz, ponieważ oprócz tego, że studenci będą zdobywać materiały do badań, to jednocześnie zapoznają się ze specyfiką badań w górzystym i pokrytym lasem terenie, więc przyjemne z pożytecznym będą mieli za sobą. Łódzcy archeolodzy przybyli na Kujawy, żeby badać tamtejsze megality, które być może kojarzycie. One są datowane na około 5000 lat i w związku z przeprowadzanymi tam badaniami odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono wyniki dotychczasowych, tegorocznych badań. Naukowcy skupili się na obszarze, na obiekcie, który jak się okazuje jest o kilkaset lat starszy niż dotychczas odkrywane megality. Datuje się go nawet na 5500 lat. Prawdopodobnie został on zniesiony przez społeczność z epoki kamienia. Sandomierz, czyli kolejne odkrycia archeologiczne. Niestety stare miasta mają to do siebie, że jak deweloper zaczyna chcieć coś budować, to archeolodzy zacierają ręce. I tak też się stało, proszę Państwa, bo na jednej z działek, która przylegała do wąwozu Piszczele, zaczęto kopać i znaleziono tam naprawdę sporą osadę wczesnośredniowieczną, która jest datowana na koniec X do XIII wieku naszej ery. I znaleziono tam aż 27 obiektów, między innymi pozostałości półziemianek mieszkalnych, towarzyszące ich jamy gospodarcze, piwniczki i jam śmietniskowych. A niedaleko w lesie odkryli piec, który na samym początku stwierdzili, że to jest piec garbcarski do wypału ceramiki, ale po grubszym zbadaniu tego wszystkiego stwierdzili, że to było stanowisko do wypału wapna, ale także i wytopu ołowiu, a jednocześnie, bo ołów bardzo lubi występować ze srebrem, także i srebra. Tego jeszcze wszystkie badania nie zostały opublikowane. Czekamy na więcej. A teraz, proszę Państwa, historia jak z komiksu o Asterixie i Obelixie, czyli będzie śmiesznie, a jednocześnie ciekawie, bo pokażę, jak rekonstruktorzy historyczni wczesnego średniowiecza działają na skarbówkę. W niedawnym czasie był festyn historyczny w Grzybowie, no i pojawili się inspektorzy Urzędu Skarbowego, którzy chcieli sprawdzić, czy te stoiska, które są wystawiane, wystawiają paragony i nie okłamują naszego państwa co do podatków. No, pierwszą ofiarą była budka z lodami, która była bezpośrednio przed grodem w Grzybowie. I okazało się, że rekonstruktorzy bardzo lubią te lody i wszyscy dosłownie prawie, że wielką grupą zebrali się. Jakby to powiedzieć, może nie wyprowadzili, ale odprowadzili inspektora Urzędu Skarbowego wraz z policją do bramy i do radiowozów, żeby sobie po prostu odjechali, a później poszli kupić lody i sorbety do ukaranej budki. I teraz tak na zakończenie, wspominki troszeczkę tego, co się działo w sferze kultury, wysokiej, niskiej, to już od Was zależy. Na samym początku wspomnimy na pewno festiwal w Wolinie, który jest znany nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale i na całym świecie. Fenomenalna robota i naprawdę chapeau bas dla organizatorów.
Następny to reakcja słowiańska, którą byliśmy organizatorami w Sosnowcu. Odbyła się w środku sierpnia. Fenomenalne 3 dni z gigantyczną ilością muzyki, rekonstrukcji historycznej. Byliśmy niesamowicie zmęczeni, prawda? Dokładnie tak i już mamy wstępne, nieoficjalne informacje, że będziemy reagować w następnym roku, więc już szykujcie się do tego, że prawdopodobnie w sierpniu, raczej w drugiej połowie sierpnia, a reakcja słowiańska znowu się odbędzie. Więc zapraszamy całą Polskę, tak szczerze mówiąc. Ciekawą informacją jest tutaj festiwal na Litwie, który się nazywa Menuo Juodaragis. To jest festiwal, który zawsze mnie gdzieś tam ściągał. Niestety nie udało mi się jeszcze tam do nich przyjechać i możliwe, że mi się nie uda z racji tego, że u podstaw tego festiwalu było założenie organizatorów, że tych festiwalów będzie dokładnie 24, a w tym roku był 24. edycja tego festiwalu, więc jestem niesamowicie ciekaw oświadczenia organizatorów, co dalej, czy oni pociągną ten festiwal o kolejne 24 edycje, czy może przerodzi się coś nowego, prawda? Zobaczymy. Ja znowu chcę Was poinformować, że między 27 a 29 września odbędzie się 40. Babiogórska Jesień pod tytułem Powrót do Korzeni. My, czyli ISAB, serdecznie Was zapraszamy, ponieważ objęliśmy to wydarzenie patronatem medialnym, a prawdopodobnie już po publikacji podcastu naszego, albo przed, możliwe, że chyba przed, ukaże się wywiad z panią Reginą Wicher, która właśnie między innymi opowiada o tym wspaniałym wydarzeniu, bo naprawdę babiogórskie rejony skrywają wiele ciekawych tajemnic, które wy moglibyście odkryć. No a powiem wam, że wywiad z panią Reginą był fenomenalny. Ja nie zauważyłem nawet, że już ponad godzinę z nią rozmawialiśmy, więc... A powiedziałam, że ma być na 40 minut. Tak, no nie udało się niestety. Pani Regina jest wspaniała. Fenomenalnie byłoby mieć ją przy ognisku i mogłaby całą noc mówić o fenomenalnej rzeczy. No i co? I na sam koniec co? Prosimy was oczywiście o lajka, żeby kciuk w górę, subskrypcję, bo no, z tego też w jakiś sposób możemy dotrzeć do innych ludzi. Komentarze do tego. No właśnie i pytanie do was. Czy ja dobrze wymawiam nazwę tego? Menuo Juodaragis. Napiszcie tak albo nie, nagrajcie się. Ja chcę wiedzieć, czy to dobrze mówię. No i pamiętajcie, że ISAB, czyli Słowiańska Agencja Prasowa, posiada swój własny Patronite, więc jeżeli chcecie nas wesprzeć, fenomenalnie. Każda złotówka naprawdę się liczy. My będziemy niesamowicie wdzięczni każdemu z Was. I udanych wakacji dla nas, bo następne nagranie będzie już po naszych wakacjach, ale będzie jak zawsze w pierwszym tygodniu nowego miesiąca. Więc trzymajcie się. Mówiła do Was Karolina Lisek i Szymon Gilis. Materiał zmontował Kamil Widuch, a informacje zebrał Karol Grabowski. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Trzymajcie do widzenia. Się.